to jest we mnie od bardzo dawna. Jako nastolatek bardzo aktywnie uczestniczyłem w życiu religijnym, należałem do ruchu oazowego, Światło Życie, chodziłem na pielgrzymki, byłem organistą w kościele i w naturalny sposób religia była dla mnie ważnym, jak nie najważniejszym elementem mojego życia. Przez kolejne lata mój stosunek do religii się zmieniał, ale od pewnego czasu w naturalny sposób wracam do Boga, do religii. W taki organiczny sposób sięgam do tego, co we mnie zawsze było, kiełkowało i teraz znajduję ujście. To jest nieprawdopodobna chwila dla kompozytora, kiedy, gdyby tak prześledzić wszystkie etapy procesu twórczego, kiedy najpierw lęgną się w naszej głowie pomysły, jakieś szkice, motywy, frazy, pewne drobne fragmenty, z których tak jak z puzli składamy całość. Potem każdy kompozytor, już teraz mając do czynienia z różnymi ułatwieniami komputerowymi, są aplikacje, można to sobie odtworzyć przy pomocy różnych wirtualnych instrumentów i tak dalej, więc w zaciszu domowym, jeszcze przed rozpoczęciem prób z orkiestrą, możemy usłyszeć, jak to z grubsza brzmi. Ale jednak, kiedy staję za pulpitem dyrygenckim po raz pierwszy i orkiestra zaczyna grać te dźwięki, no to jest coś jak zetknięcie z absolutem. Chodził mi bardzo długo po głowie taki pomysł, żeby właśnie pan Krzysztof stworzył, zadedykował jeden z swoich utworów naszemu papieżowi, naszemu patronowi. Pod koniec stycznia odbywał się uroczysty koncert na stulecie powrotu naszego miasta do macierzy. W moim gabinecie po koncercie, na takim nieformalnym spotkaniu przy kawie, zasiedli i marszałek województwa Piotr Całbecki i znany mu skądinąd kompozytor Krzysztof Herdzin. I podczas rozmowy padła taka propozycja: panie Krzysztofie, a może napisałby pan coś dla województwa? My w tym roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, który przecież jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego. I specjalnie nie miałem już teraz oporu, żeby, mówię, no jeżeli nie na ten jubileusz, to kiedy będziemy mogli stworzyć to dzieło? I no też spodziewałem się, że pan Krzysztof nie odmówi, przecież wiemy, jak jest rozchwytywanym kompozytorem. Krzysztof powiedział: oczywiście, dlaczego nie? Tylko co by to miało być? I w tym momencie oczy obu panów skierowano na mnie. Ja poczułem się niejako wywołany do odpowiedzi i stwierdziłem, no chyba powinno to być Tedeum. To był taki zbieg okoliczności, może troszeczkę zaaranżowany. Wiemy doskonale, że marszałek Całbecki zamawia utwory muzyczne. Przypomnę tutaj choćby słynną Lakrimozę II, którą zamówił u maestro Krzysztofa Pendereckiego na uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar zbrodni pomorskiej 1939 roku, a którą to Lakrimozę Filharmonia miała ten wielki zaszczyt prawykonywać. Sądzę, że musimy się wznosić na wyżyny i szukać wysoko, bo jeśli mamy takie okazje jak setna rocznica urodzin naszego patrona, wspomniana uroczystość odsłonięcia, poświęcenia pomnika. No nie możemy robić czegoś byle jak. Historia by nam tego nie wybaczyła. Pierwsza próba była, jest zawsze najbardziej nerwowa, ponieważ kiedy pierwszy raz otwieramy nuty i zaczynamy zapoznawać się z materiałem, no wychodzą różne rzeczy, które wymagają bardzo solidnej pracy. A gdyby się jeszcze udało zejść ciszej na to piano pianissimo 132, to by było cudownie. Tak, już na granicy słyszalności. Każda duża forma
niekoniecznie, że to jest sakralna czy świecka, symfonia, opera, czy oratorium, czy właśnie msza żałobna, to są dla kompozytora wielkie wyzwania, formalne wyzwania. Trzeba mieć w sobie już dużo wiedzy, umiejętności, doświadczenia, żeby poradzić sobie z taką formą. A w przypadku dzień sakralnych, no tym bardziej to nie jest tylko zabawa z materią czysto formalną, ale za tym idzie coś więcej, ponieważ no, przekaz idzie za tym, który ma więcej do zadań do spełnienia. Jedno pytanie, można? To mnie? Tak. Tak. Tak, to jest tak na dwa i powiedziałem, ale pewnie do wszystkich to dodało, to jest pauza generalna. To jest pauza generalna. Pan jest na cztery. W muzyce współczesnej tak jest, że każdy kompozytor pisze troszkę inaczej. To nie tak jak w czasach mozartowskich, Haydn pisał nieco podobnie i wielu innych kompozytorów, tak jak Mozart. No, były pewne kanony. Tutaj właściwie nie ma kanonów. Tutaj kompozytorzy próbują swoje intencje, swoje myśli przelać na muzykę, na dźwięki w sposób bardzo subiektywny. I tak to robi Krzysztof Herdzin. To jest muzyka bardzo subiektywna, bardzo taka jego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Po kilku dniach prób już jestem spokojny, bo wszystko bardzo pięknie zaczyna funkcjonować. Wszystkie departamenty, wszystkie elementy, każda grupa, smyczki, drewno, blacha. Dzisiaj miałem pierwszą próbę z chórem i to było kolejne przeżycie, kiedy wyobrażałem sobie, jak to zabrzmi na żywo, ale to jest tak jakby, no, jest to nieprzekładalne. Zaskakujące, wzruszające, niezwykle radosne, wzruszające i ekscytujące. Super, super, super. I kolejna strona, 23. To są te same frazy, które były wcześniej. Tak gram wcześniej. Tego, że śpiewacie mezzopiano, spróbujmy przygotować się do tego przy pomocy wszystkich znanych trików, aby minimalnie otworzyć usta, żeby wypływ powietrza był ograniczony, mieć pełne płuca i przytrzymać to jak najdłużej się da, dobrze? Po prostu snajperzy. Świetnie przygotowani, bardzo muzykalni, od razu reagują na wszelkie sugestie, budują niuanse wykonawcze. To jest wielka radość pracy z takim zespołem. To nie jest łatwy utwór. Ale chór na ogół śpiewa taką muzykę, bo my jesteśmy specjalistami, można tak powiedzieć, od muzyki współczesnej. W końcu blisko 700 prawykonanych utworów, w tym też takie oratoria jak dzisiejsze Tedeum. Są tam trudności, bo harmonia jest taka herdzinowska, powiedziałbym. Ma ciekawe współbrzmienia, ciekawe właśnie kolory, które się wydobywają w ten sposób. Ale trzeba pamiętać, że ta muzyka ma również duszę. Ona jest rzeczywiście uduchowiona. Są kompozytorzy, którzy traktują tekst jako pretekst do napisania dźwięków, jeżeli chodzi o wokalną, instrumentalną muzykę, czy wokalną w ogóle. U Herdzina to tak nie jest. On pisze muzykę do tekstu. Wierzę głęboko, że kiedy przeczytam ze zrozumieniem tekst, odnajdę w nim pewne napięcia, wyobrażę sobie, jak opowiedzieć historię, która jest zawarta w tym tekście, przy pomocy pewnych napięć, pewnych naturalnych rozwiązań muzycznych. I podobnie jest z dziełami sakralnymi, które również opowiadają pewne historie. I tak było z Rekwiem, i tak było również z Tedeum. Najpierw poświęciłem kilka dni na to, żeby, mówiąc kolokwialnie, wgryźć się w historię zawartą w tym tekście. Tedeum to jest utwór, który był komponowany przez bardzo wielu kompozytorów. No i myślę, że Krzysztof Herdzin znalazł tak swój sposób przekazania tego tekstu. Bardzo piękny zresztą. A więc podzieliłem ten tekst na trzy części, zamknięte części, które według mnie były jakąś taką, składały się na zamkniętą strukturę. Ułożyły one się u mnie w taki kształt
klasycznej, trzyczęściowej formy, a więc szybka, wolna, szybka. Tak się komponuje koncerty instrumentalne, tak się komponuje również symfonie. No i kiedy już miałem na początku jakby taki szkielet formalny całości, zacząłem szukać w sobie pewnych motywów, schematów, notując najpierw jako dosłownie kilka taktów, jakaś progresja harmoniczna, jakiś pomysł na krótką melodię. No i tak z dnia na dzień to się powiększało i zacząłem od drugiej części w ogóle, a więc od części takiej bardzo medytacyjnej, bardzo refleksyjnej. I potem w naturalny też sposób łatwiej mi było sięgnąć po te części okalające. Nie podkreślajmy, to jest Szczególne dzieło to szczególny dzień, to szczególne miejsce, że właśnie tutaj w Bydgoszczy, w Filharmonii Pomorskiej zostanie wykonane dzieło na sopran, tenor, chór i orkiestrę. Partia sopranu została potraktowana wyjątkowo przez kompozytora. Myślę, że koncepcja kompozytora może mi stworzyć jakieś wyzwania, ale doświadczenie moje polega na tym, że najtrudniej się interpretuje prostą muzykę. Jeżeli te frazy nie są jakieś wymagające, to wymagają prawdy w głosie, w pomyśle, w intencji. I to będzie chyba główne zadanie. Śpiewanie, nazwijmy to właśnie melodii, bez jakiejś ogromnej ilości melizmatów i idealne prowadzenie tej melodii w pięknym legato, właśnie żeby z tego piękną frazę stworzyć i jeszcze często jak... Tyle mogę powiedzieć, jak chce tutaj kompozytor naprawdę w piano, czyli w tym najcichszym, w najciszej jak tylko się da na tle orkiestry, to naprawdę wymaga ogromnej koncentracji, bardzo dobrej techniki wokalnej, ale przede wszystkim naprawdę takiego doświadczenia muzycznego. W muzyce współczesnej każdy kompozytor posługuje się innym językiem. I w związku z tym to jest zupełnie coś nowego. I pierwsze zetknięcie się chóru czy śpiewaka z muzyką jest czasem szokujące wręcz, ale po pewnym czasie, kiedy już ten język poznajemy, ten język muzyczny, jego trzeba się nauczyć, poznać. Jeżeli go już poznajemy, to posługujemy się nim swobodnie. Ja zawsze boję się, czy na pewno, skoro będzie nami zawiadował sam kompozytor, czy on będzie zadowolony do końca z tego. Bo na pewno tworząc to dzieło miał jakąś koncepcję, jakieś wyobrażenie, czy będzie zadowolony z mojej interpretacji, z mojego tembru głosu, z mojego rodzaju wibracji. No to jest, chciałbym, żeby był zadowolony i to jest największa w tej chwili trema moja, największa trauma, z którą mam nadzieję sobie poradzę. Czy tempa, które są chociażby zapisane w partyturze, przecież kompozytor będzie dyrygował swoim dziełem, więc czy on będzie jeszcze coś zmieniał w trakcie, czy będzie jeszcze dopowiadał jakieś wskazówki wykonawcze? Przecież nikt nigdy tego dzieła wcześniej nie wykonywał. To jest, dla mnie to jest zawsze niesamowita frajda i naprawdę wielkie przeżycie mieć partyturę dzieła, którego nikt jeszcze nie zna, którego nikt nie wykonywał. Z jednej strony można powiedzieć, oczywiście mogę z tym dziełem zrobić wszystko, ale z drugiej strony oczywiście chciałabym wykonać je tak, jak ono brzmiało do tej pory wyłącznie w głowie kompozytora. Pięknych fraz o tak niezwykłej harmonii naprawdę od wielu lat nie śpiewałam. Bardzo dawno nie zdarzyło mi się, żeby podczas nauki dzieła, podczas przygotowywania swojej partii, naprawdę mieć ciarki
z tego powodu, że to jest tak piękna muzyka. W imię Boże. Tadeum Krzysztofa Herdzina jest niezwykle wyjątkowym dziełem, tak jak wyjątkowa jest okazja, na którą zostało napisane, czyli papieska rocznica i stulecie urodzin papieża Jana Pawła II, jak i oczywiście rocznica wyboru go na tron na stolicy Piotrowej. Ten utwór nastraja naprawdę dobrze i nie tylko przypomina o naszych wspaniałych chwilach, kiedy mieliśmy papieża Jana Pawła II na wyciągnięcie ręki, był wśród nas, żył. Ale to jest utwór bardzo transcendentny. Te Deum zawsze jest utworem transcendentnym, ale w wykonaniu, w aranżacji Krzysztofa Herdzina i dzisiejszej aranżacji nieprawdopodobnie piękna rzecz. Utwór jest dedykowany Janowi Pawłowi II, ponieważ tak to zostało zamówione przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast to jest wątek poboczny. Na pewno jego sylwetka, jego życie, jego postać bardzo przyświecała mi gdzieś z boku, kiedy pisałem to Te Deum, ale jednak w dalszym ciągu jest to po prostu wyznanie wiary. Więc wydaje mi się, że to, że poświęcam Janowi Pawłowi II to dzieło, to jest dodatkowy aspekt całości, który wpływa na to, że jemu chciałbym to poświęcić i jak w to dzieło włożyłem cały mój szacunek. Radość z tego, że po prostu był, że był z nami i dzięki niemu świat wygląda tak, jak wygląda, bo miał niewątpliwy wpływ na kształt świata. Ale nie wiem, czy gdybym dostał inne zamówienie od innej instytucji kultury na Te Deum, niezwiązane z Janem Pawłem II, czy to dzieło nie wyglądałoby tak samo? Nie ma innej szansy poznać samego siebie, jeśli nie odkryjemy w sobie czegoś, co gdzieś głęboko chowamy na co dzień. A tym sposobem na odkrycie jest na pewno możliwość wypowiedzenia się absolutnie szczerego, bo narzędziem pracy i komunikacji wielkich artystów jest ich twórczość. Dla każdej filharmonii prawykonanie dzieła, jeszcze napisanego specjalnie na zamówienie tej instytucji, jest wielkim wydarzeniem, które jest odnotowywane w annałach. Na kartach partytury pozostaje ta adnotacja: prawykonano dnia tego i tego Anno Domini w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Każdy kompozytor przeżywa pierwsze wykonanie swojego utworu. Jest to dla niego, to jest tak jak narodzenie dziecka. Ojciec czy matka przeżywa to chyba najdoskonalej. I tak jest w muzyce. Krzysztof Herdzin to jest jego dziecko, ten utwór. I to są narodziny dziecka. Te dźwięki, kiedy już zabrzmią na estradzie, przestają być moje, więc nie mogę się niczego bać. Wiadomo, że jednym się spodoba, drugim się nie spodoba. Nigdy nie ma pewności, że twórczość muzyczna zostanie przez wszystkich jednakowo przyjęta. I to jest jakby istota bycia twórcą. Jestem ciekaw, jestem podekscytowany, ale jestem spokojny i szczęśliwy.
Herdzinie się spodziewam dobrej kompozycji, dobrego prowadzenia, bo dotąd mnie nie zawiódł. I myślę, że to będzie dobry wieczór, tym bardziej, że no, patron, postać jest wyjątkowa, więc będzie świątecznie. Znam Krzysia Herdzina jako wspaniałego kompozytora i aranżera. Myślę, że będzie to muzyka, która będzie chwytała za serce. Powiem szczerze, że to jest niebywałe, że w takich okolicznościach Filharmonia podjęła się, artyści podjęli się, pan kompozytor podjął się tak pięknego wydarzenia, jakim jest uczczenie właśnie stulecia urodzin Jana Pawła II. Ciekaw jestem też tych związków słowno-muzycznych, czyli tego, w jaki sposób Krzysztof skomponował muzykę wokół tekstów. To zawsze jest bardzo, bardzo ciekawe. W każdym razie spodziewam się sztuki na najwyższym poziomie. Byłem dzisiaj tylko i aż biesiadnikiem tej uczty, ale przygotowali ją fantastyczni ludzie i chylę czoła. Jestem pełen podziwu, coraz większego podziwu dla naszych artystów. I może też potrzebna mi jest taka refleksja, żeby w jakiś jeszcze bardziej, większy sposób, bardziej doceniać rolę, jaką artyści odgrywają w naszym życiu, twórcy. Myślę, że taka refleksja na koniec tego dzisiejszego wieczoru jest też potrzebna nam wszystkim. Jestem przeszczęśliwy.